Cyberpunk 2077 jest pełen sekretów poukrywanych na mapie. Było tak w podstawce, jest i w dodatku Phantom Liberty. Ale co jeśli wam powiem, że już na samym czarnym rynku znajduje się sporo sekretów do odkrycia? Ja jestem Jaro i zapraszam was na kolejny film na moim kanale. Czarny rynek, czy też inaczej Black Market, jest oczywiście częścią nowej dzielnicy Night City, czyli Dogtown. Bardziej konkretnie wchodzi w skład wielu sektorów wielkiego stadionu, tego z masą lśniących kolorowych neonów reklamowych. Możemy odwiedzić to miejsce bardzo szybko po rozpoczęciu dodatku Phantom Liberty. Czarny rynek, jak zapewne wiele z was domyśla się już po samej nazwie, oferuje dostęp do najróżniejszych, a przy tym kompletnie nielegalnych broni i wszczepów. Jest to obszar totalnie poza strefą wpływów Night City i NCPD, więc co wydarzy się na czarnym rynku pozostaje na czarnym rynku. Cały Dogtown jest w ogóle wyłączone z płacenia jakichkolwiek podatków, dlatego też biznesy na Black Markecie kwitną w najlepsze. Dobra, ale przejdźmy teraz do sedna, a mianowicie sekretów czarnego rynku. Po pierwsze, zaraz po wejściu na teren marketu w oczy rzuci nam się jedno ze stoisk. W uszy też się rzuci, bo pani zachęcająca potencjalnych klientów do zakupów jest wyjątkowo głośna. Sprzedawcą jest tutaj osoba przypominająca Maelstromowca, osoba ekstremalnie naszpikowana wszelkiej maści wszczepami i modyfikacjami ciała. Po efekcie w efektownym pokazie umiejętności zaprezentuje on Vi wyjątkową broń, a mianowicie Rostowicz DB2 Satara, która rzekomo należała kiedyś do Brika. Tak, tego samego Brika, którego mogliśmy uratować w podstawce Cyberpunka podczas wizyty u Maelstromowców w Wallfoods. Ciekawostką jest na pewno to, że podobny legendarny model strzelby DB2 Satara można było kupić od Maelstromowego vendora w podstawce, ale jedynie pod jednym warunkiem. Konieczne było nie dzwonienie do Meredith Stout przed spotkaniem z Maelstromowcami i zakupienie Flatheada z własnych pieniędzy, czyli chyba około 10 tysięcy euro dolarów. Następnie po ukończeniu questa mogliśmy wrócić do vendora i zakupić strzelbę. Ta oferowana przez sprzedawcę w Dogtown jest jednak przedmiotem ikonicznym z malowaniem maelstromowym i nie zdobędziecie jej nigdzie indziej. Poza tą strzelbą vendor ma w swojej ofercie także inne ikoniczne bronie, które mogliście przegapić podczas przechodzenia podstawki. Niektóre z tych broni, które były do zdobycia podczas fabuły Cyberpunka, były różnych rzadkości, np. epickich albo rzadkich. U vendora natomiast można kupić legendarne odpowiedniki tych broni, niestety zapewne pewnie wydacie na to niezłą fortunę, bo asortyment vendora jest wyjątkowo drogi. Oczywiście jakiej rzadkości będzie dany przedmiot zależy od poziomu bohatera i poziomu street credu, jaki na dany moment macie. Znajdziecie tu wszystkie bronie, jakie mogliście kiedyś przegapić albo po prostu nie wykonaliście jakiejś misji, na przykład pistolet Lizzie, Thermal Katane, Order, Apparition i wiele, wiele innych, dlatego warto tu zajrzeć i sprawdzić, czy jakiejś broni nie brakuje w waszej kolekcji. Druga rzecz może nie będzie niczym wielkim, ale wewnątrz jednego ze sklepików z wielkim hologramem pistoletu maszynowego na szyldzie znajdziemy nawiązanie do Johna Wicka. Gdy wejdziemy do środku, wystarczy przejść na coś w rodzaju zaplecza z prawej strony sklepu i naszym oczom ukaże się skrzynia podpisana For Mr. Wick, czyli dla pana Wicka. Co jest tutaj zabawne, to Johnny Silverhand reagujący na nią w taki sposób. O cholera. Jak oczywiście wiadomo, zarówno Johnny Silverhand, jak i John Wick są grani przez nikogo innego jak Keanu Reevesa, więc jest to bardzo przyjemny easter egg. Nic wielkiego, ale mimo wszystko cieszy serce. Trzeci sekret można zauważyć przechadzając się nieco dalej w głąb czarnego rynku. Na innych wersjach językowych ten sekret jest o wiele bardziej zauważalny, bo pośród postaci rozmawiających, dajmy na to w języku angielskim, nagle możemy usłyszeć polskie głosy rozmawiające o swoich planach odnośnie biznesu. Gdy podejdziemy bliżej, okaże się, że rozmowę prowadzą dwaj panowie związani bezpośrednio z CD Projekt Red. Ci dwaj to oczywiście Marcin Iwiński po lewej oraz Michał Kiciński po prawej. To oni sporo lat temu założyli spółkę CD Projekt dystrybuującą gry w Polsce, z której oczywiście wywodzi się obecne CD Projekt Red, odpowiedzialny m.in. za serię gier o Wiedźminie i Cyberpunku. Co do ich asortymentu i rozmowy, to mówili oni o przyszłych planach na rozwinięcie biznesu. Gdy zajrzymy głębiej w to, co sprzedają, to okaże się, że są to gry i filmy zapisane na dyskach, co jest również nawiązaniem do przeszłości pana Iwińskiego i pana Kicińskiego, gdyż od tego właśnie zaczynali swoją przygodę, gdy byli jeszcze bardzo młodzi, na jednym z targowisk sprzedawali gry zapisane na płytach. Wśród ich asortymentu możemy znaleźć m.in. drzazg zatytułowaną Bezprawie i Pięść, co jest nawiązaniem do polskiego filmu Prawo i Pięść z 1964 roku, drzazgę Dzień Cyberpsychola, co jest nawiązaniem do polskiego filmu Dzień Świra z 2002 roku, krótki Brain Dance o zabijaniu, czyli nawiązanie do filmu Krótki Film o Zabijaniu z 1987 roku, drzazgę Netrunnerów 2, czyli follow-up do filmu Killer i oczywiście
oczywiście do Killerów 2 z 1999 oraz drzazgę Tech Misja, co nawiązuje do filmu Sex Misja z 1983 roku. Poza tym możemy u nich kupić także dyskietki, m.in. jedną nazwaną Biały Wilk, co jest nawiązaniem oczywiście do Wiedźmina, drugą Cztery Listki z Niżnikiem, co chyba nawiązuje do powieści Chrzest Ognia z uniwersum Wiedźmina autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, trzecią Grota Trubadura nawiązujące do Baldur's Gate, co w polskiej wersji tłumaczyło się na Wrota Baldura, Retro Junk 2020 nawiązujące do Cyberpunka 2020 i Cyberpunka 2077, no i na sam koniec Wojna Krwi Reaperskiej opowieści nawiązujące oczywiście do jednej z gier z uniwersum Wiedźmina zatytułowanej Wojna Krwi Wiedźmińskiej opowieści. Upchnięcie takiej ilości easter eggów w jednym miejscu jest naprawdę imponujące. Czwartym sekretem będzie ciekawa aktywność na stoisku z ubraniami. Możemy wejść bardziej tak do środka, gdzie znajdziemy leżące gogle VR, które pokazują, jak wyglądamy w zakupionych ubraniach. Po założeniu urządzenia przed nami wyświetla się hologram naszej postaci, możemy odpalić kilka emotek i dostaniemy nawet kilka procent rabatu na kolejne zakupy za wygranie konkursu na najlepiej ubranego klienta. Ostatnim, piątym już sekretem będzie ukryty quest na czarnym rynku, który nie wyświetla się na mapie i jest on dość przykry. Aby go odblokować, należy przejść całą długość Black Marketu, aż dotrzemy do Basiliska i wystawy samochodów. Następnie koniecznie jest wejście po schodach i skręcenie w prawo, aż znajdziemy się w jednym z kontenerów na podwyższeniu. W środku znajdziemy komputer i zepsutego iskrzącego się robota. Gdy odczytamy wiadomość na komputerze, robot wyśle nam SMS-a. Poprosi nas o znalezienie kolejnych zapisów, które będą odblokowywać jego wspomnienia, a raczej dawne wiadomości, które kierował do niego jego twórca. Pierwszy zapisów znajdziemy przy ikonce budki z jedzeniem, która z kolei znajduje się niedaleko ikonki Netrunnera. Dość łatwo jest lokalizować, bo wyświetlają się one na minimapie. Gdy zbliżycie się do tego miejsca, zauważycie podświetloną skrzynię. Pierwsza wiadomość brzmi następująco. Nazywam się Erwin Kirsch, lat 31. Miło mi cię poznać. Transkrypcja głosowa działa. Na razie. Oczywiście nic z tego nie rozumiesz, syneczku, ale będziesz rozumieć. Już moja w tym głowa. No, a teraz podłączymy cię do serwera. Kolejny soft znajdziemy przy ikonce apteki. Znajduje się ona trochę na tyłach czarnego rynku, ale na pewno tam traficie. Druga wiadomość brzmi tak. Kto by pomyślał? Pierwszy na roku, prezydenckie stypendium w kieszeni, a gdy przyszło starać się o finansowanie, wszystkie drzwi zamknięte. Dręczy mnie, synku, że sprowadzam cię na ten podły świat, na którym naukowcy muszą ubiegać się o mecenat u przestępców. Nie bój się, Hansen za ciebie zapłacił, ale to ja piszę kod. Wyrośniesz na porządnego chłopca. Trzeci zapis znajduje się zaraz przy głównym wendorze z ekskluzywnym sprzętem. Wystarczy obejść wielkiego robota z prawej strony, a w skrzyni znajdziemy to, czego szukamy. Trzecia wiadomość brzmi następująco. Nieodróżnialny. Pewnego dnia dorośniesz i będziesz w stanie pojąć ogrom tej obelgi. Mam nadzieję, że znajdziesz w sercu siłę, żeby przebaczać ludziom, którzy tak o tobie mówią. Co z tego, że masz ciało ze stali? W dzisiejszych czasach nawet ludzie poczęci z zygoty takie mają. Twoja sieć neuronowa dojrzewała w tym samym oceanie danych, który kształtuje umysły biologicznych ludzi. Węgiel nie ma żadnej przewagi nad chromem. Nie jesteś w niczym od nich gorszy. Czwarty zapis znajdziemy we wnętrze sklepu, gdzie wcześniej omawiałem easter egg Johna Wicka. Trzeba przejść tym razem z lewej strony do sporych skrzyń, gdzie ukryty będzie pojemnik z kolejnym softem. Tym razem wiadomość brzmi tak. Wiedziałem, że ten dzień przyjdzie, a jednak nie jestem na niego gotów. Muszę oddać cię światu. Będziesz spełniał życzenia podłych ludzi, uwięziony w tej skorupie, na którą skazała cię materialna konieczność. Ale czy nie tak jest los wszystkich ludzi? Nie znam twojego przeznaczenia. Barges odmówił mi wglądu w kolejne kroki przygotowania operacyjnego. Cokolwiek przyjdzie ci robić w życiu, spróbuj ocalić siebie na przekór całemu światu. Dręczy mnie myśl, że zostawiam cię zbyt wcześnie. Przyjdą na ciebie chwile zagubienia i tęsknoty za czymś, czego nie umiesz jeszcze wyrazić. Modlę się, by jakaś życzliwa dłoń popchnęła cię wówczas na właściwą drogę. No i wtedy musimy znaleźć ostatnią skrzynię z softem, która jest akurat trochę bardziej ukryta, bo znajdziemy ją za stoiskiem z jedzeniem, które znajduje się na schodach niedaleko Basiliska. Najlepiej przeskoczyć przez blat albo wejść od boku przez taką małą ściankę. Tej wiadomości nie odczytamy z telefonu, więc musimy wrócić do kontenera, gdzie znajduje się robot. Gdy podłączymy się do komputera, naszym oczom ukażą się trzy nowe pliki. Główny z nich brzmi tak. Mały, tu Erwin, odezwij się do mnie. Nie powinienem się z tobą kontaktować i prawdopodobnie narażam na sobą, naruszając warunki kontraktu, ale nie potrafię się tak po prostu odciąć. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej obawiam się, jaką rolę przeznaczą dla ciebie moi mocodawcy z Bargestu. Zachłyśnięty perspektywą pracy przy narodzinach prawdziwie plastycznego intelektu, nie chciałem przyjąć do wiadomości oczywistego wniosku. Ostatecznie przecież sprzedałem cię im w niewolę. Nie mam już dostępu do twojego nadajnika, dlatego wyślij mi proszę swoją lokalizację. Muszę cię stamtąd zabrać. Zasługujesz na coś lepszego. Trzecia wiadomość to
zapis rozmowy pomiędzy Murphym a Bennettem, skąd dowiadujemy się, że wydali polecenie robotowi, wedle którego miał zabić swojego twórcę Kirsha. Robot jednak nie ugiął się i wolał sam zniszczyć swoje źródło zasilania, niż wziąć udział w likwidacji osoby, dzięki której żył. Teraz to od nas zależy, co stanie się z robotem. Mamy do wyboru trzy opcje. Pierwsza to sformatowanie robota i wymazanie celu likwidacji Kirsha z jego pamięci, co przywróci go do stanu z początku tego questa. Druga opcja to odejście i kazanie robotowi wykonać polecenie Murphy'ego. No i trzecia opcja, do której wymagany jest wysoki poziom atrybutu inteligencji. Dzięki wybraniu tej opcji V może przeprogramować robota i dać mu nowy cel, który okaże się zostanie muzykiem. I na tym kończy się ten ukryty quest, jak i również na tym kończy się ten film. Jeśli odcinek z sekretami Czarnego Rynku Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, ja już się z Wami żegnam i zostawiam Was jeszcze z muzyką graną przez robota. Trzymajcie się i cześć!